2016 roku Samsung wprowadził do sprzedaży telewizory, w których znalazły się dwie kluczowe technologie. Pierwsza z nich to Quantum Dot. To udoskonalona technologia nanokryształów, które znalazły się w telewizorach SUHD Samsunga w 2015 roku. A kolejną nową technologią, bardzo ważną, jest HDR. Wtedy, kiedy idziemy do sklepu, kiedy kupujemy telewizor, wtedy, kiedy przywieziemy go do domu, to chcemy, żeby ten telewizor miał naturalne, nasycone kolory, żeby obraz był jasny i żebyśmy tych kolorów, odcieni, barw, przejść tonalnych mieli jak najwięcej. Większość z nas ogląda filmy w jasnych pomieszczeniach, wcale nie wyłączając światła. Tak przynajmniej pokazują badania, które przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Ponad 80% osób, które brały udział w tym badaniu, oglądają filmy w jasnym pomieszczeniu. Stąd jasność ekranu jest bardzo ważna. Telewizory Samsunga w tym roku osiągają jasność szczytową do 1000 nitów, a jak pokazują niektóre testy, które przeprowadzali także polscy dziennikarze, do 1400 nitów. Oczywiście nie chodzi o to, żeby cały ekran był bardzo jasny. Chodzi o to, żeby w tych miejscach, w których rzeczywiście chcemy, żeby było jasno, w których reżyser, operator chciał, żeby było jasno, żeby ta jasność była widoczna. Ja się posłużę takim przykładem z Marsjanina, którego w tej chwili też oglądamy w tle. Jeżeli obejrzymy ten film z zwykłego Blu-raya, to za bohaterem tego filmu z tyłu jest taka lampka i widzimy taki jasny pasek, świecący jasny pasek. Natomiast jeżeli włożymy ten sam fragment, odtworzymy z płyty Blu-rayu HD, to w tym jasnym pasku zauważymy jeszcze poszczególne LEDy. I to daje nam właśnie HDR, który w tym miejscu potrafi wyraźnie pokazać nam obraz. Jeżeli dołożymy do tego technologię kropek kwantowych, to okaże się, że dzięki jasności i technologii kropek kwantowych jesteśmy w stanie osiągnąć olbrzymią liczbę przejść tonalnych. Czyli załóżmy, że dotychczas, jeżeli w telewizorze mieliśmy możliwość pokazania 20 przejść tonalnych w kolorze czerwonym, to dzięki technologii Quantum Dot będziemy mogli tych przejść pokazać na przykład 60-80, prawda? Czyli jeżeli jakieś zdjęcie zrobimy w naturze, to ten telewizor z tego materiału wyjściowego będzie potrafił nam prawie idealnie odwzorować to, co zarejestrowała matryca naszego aparatu czy naszej kamery. Czym są kropki kwantowe? To nic innego jak nanorurki, ale o przekątnej wielkości ludzkiego, mniejszej od ludzkiego DNA. W zależności od tego, czy nanorurka przekazuje światło czerwone, niebieskie czy zielone, ma różną grubość. Wtedy, kiedy podświetlaliśmy przed 3-4 laty telewizory i wykorzystywaliśmy do tego świetlówki, tak się popularnie mówiło, to nigdy nie mogliśmy uzyskać dokładnej separacji barw między czerwonym, zielonym a niebieskim, bo zawsze się trochę rozmywały. Dzięki temu, że wykorzystujemy te kropki kwantowe, te barwy się tak mocno nie mieszają. Dzięki temu, że w telewizorach Samsung SUHD z 2016 roku zastosowaliśmy technologię Quantum Dot i HDR, uzyskaliśmy obraz o doskonałej szczegółowości. Jasny wtedy, kiedy chcemy, żeby był jasny, wtedy, kiedy reżyser chciał, żeby ten obraz był jasny. O olbrzymiej ilości kolorów przejść tonalnych. Proszę mi wierzyć, że jeżeli oglądamy obraz satelity w 4K, jeżeli oglądamy na przykład House of Cards w 4K, jeżeli oglądamy film na Blu-rayu UHD, to tą różnicę widać. Zresztą pierwsze testy tych telewizorów, które się w Polsce pokazują w różnych serwisach, wskazują na to, że rzeczywiście ten postęp jest naprawdę bardzo widoczny. W przeszłości często się zdarzało, że reżyser, czy operator, który tworzył film, oglądając go w kinie, czy oglądając go w telewizji, był nieco rozczarowany jakością tego, co zobaczył. Natomiast jeżeli ten materiał zostanie pokazany na telewizorze Quantum Dot Samsunga, to na pewno będzie on bliski ideału, bliski temu, co reżyser i operator chcieli przekazać, ponieważ liczba kolorów, jasność, kontrast, szczegółowość, to wszystko, na czym im zależy, gra świateł, na tym telewizorze będzie widoczne.